W tym tygodniu biblijnym w tym roku przypada
Dzisiejszy dzień, 23 kwietnia, uroczystość świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Każdy naród chrześcijański ma swojego apostoła, ojca wiary. Dla nas jest nim święty Wojciech. Urodził się w Czechach około 956 roku. Uczęszczał do szkoły katedralnej w Magdeburgu i otrzymał staranne wykształcenie. W 983 roku został biskupem Pragi, ale wskutek rodowych waśni musiał ją opuścić. Wstąpił do benedyktynów w Rzymie. Głosił Ewangelię Prusom. Został przez nich zabity 23 kwietnia 997 roku. Święty Wojciech z miłości do Chrystusa głosił Ewangelię i przypieczętował tę miłość własną śmiercią. Jego ciało spoczywa w Gnieźnie. Przywołujmy dzisiaj jego wstawiennictwa nad naszą ojczyzną, nad wszystkimi rodakami jego rozsianymi po całym świecie. Dzisiaj za przyczyną świętego Wojciecha przedstawiamy Panu Bogu intencję tej Przenajświętszej Ofiary, której modlimy się za zmarłą świętej pamięci Halinę Pawlak. O miłosierdzie Boże i łaskę zbawienia. Za to, że nie zawsze byliśmy wierni nauce Jezusa Chrystusa i Jego wskazaniom, przeprośmy Go, abyśmy z czystym sercem mogli sprawować tę Przenajświętszą Ofiarę. Panie, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Panie, który przygotowałeś nam mieszkanie w niebie, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym. Chwale Boga Ojca. Amen.
módlmy się. Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wyznawaniu Twego imienia przez nauczanie i chwalebne męczeństwo świętego Wojciecha biskupa. Spraw, prosimy, aby ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, wstawiał się za nami w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Po swojej męce Jezus dał apostołom wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: słyszeliście o niej ode mnie. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą. Ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Oto Słowo Boże. Bogu miłuj. Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości. Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości. Gdy Pan odmienił los Syjonu, wydawało się nam, że śnimy. Usta nasze były pełne śmiechu, a język śpiewał z radości. Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości. Mówiono wtedy między poganami: wielkie rzeczy im Pan uczynił. Pan uczynił nam wielkie rzeczy i ogarnęła nas radość. Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości. Odmień znowu nasz los, Panie, jak odmieniasz strumienie na południu. Ci, którzy we łzach sieją, żąć będą w radości. Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości. Idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew, lecz powrócą z radością, niosąc swoje snopy. Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian, bracia. Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć.
Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele, to dla mnie owocna praca. Co mam wybrać, nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania. Pragnę odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Pozostawać zaś w ciele to bardziej dla was konieczne. A ufny w to wiem, że pozostanę i to pozostanę nadal dla was wszystkich, dla waszego postępu i radości w wierze, aby rosła wasza duma w Chrystusie przeze mnie, przez moją ponowną obecność u was. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, abym ja, czy to gdy przybędę i ujrzę was, czy też będąc z daleka, mógł usłyszeć o was, że trwacie mocno w jednym duchu, jednym sercem walcząc wspólnie o wiarę w Ewangelii. I w niczym nie dajcie się zastraszyć przeciwnikom. To właśnie dla nich jest zapowiedzią zagłady, a dla was zbawienia, i to przez Boga. Wam bowiem z łaski dane jest to dla Chrystusa, nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Skoro toczycie tę samą walkę, jaką u mnie widzieliście, a o jakiej u mnie teraz słyszycie. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, 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 alleluja. Kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. I z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Zaprawdę Jezus powiedział do swoich uczniów: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Usiądźmy sobie na chwilkę, bracia i siostry. Muszę się przyznać, że zawsze jakoś bardzo osobiście właśnie traktuję ten dzisiejszy fragment Ewangelii według świętego Jana z 12 rozdziału, kiedy Pan Jezus mówi do swoich uczniów o tym ziarnie pszenicy. Jako mały chłopczyk zawsze jakoś bardzo przeżywałem to, jak
na wiosnę tato nasz siał w polu zboże. Było dość dużo, nieraz tych zasiewów wstawał bardzo wcześnie rano, wywoził worki ze zbożem i potem właśnie siał na polu ziarno. I jakież było moje zdziwienie, kiedy tato mówił, że trafiliśmy na pogodę, bo było słońce, jak posialiśmy. Ale teraz przydałby się deszcz. I niejednokrotnie przychodził deszcz, taki właśnie wiosenny deszcz, który użyźniał tę ziemię. I ku wielkiemu mojemu zdziwieniu, praktycznie wszystkie te ziarna, które wpadły w glebę, które wpadły w ziemię, zaczynały niejako się rozkładać i gnić. Zdziwiony byłem, dlaczego właściwie to ziarenko pszenicy, czy żyta, jęczmienia, owca, czegokolwiek właściwie gnije. I nieraz właśnie było tak, że pytałem taty, no to ale to zepsuło się wszystko to, co się tutaj zostało posiane. No i właśnie to była ta prawda z dzisiejszej Ewangelii. Właściwie musi to jedno ziarenko niejako obumrzeć, żeby z niego mogło zakiełkować i wyrósć najpierw źdźbło do góry, korzeń w dół i potem wypuścić piękny kłos, w którym znajdowało się nie jedno ziarenko, ale właśnie pełen kłos ziaren nowych. Przeciwne to jest, kochani, że właśnie, żeby plon został wydany na polu, musi obumrzeć, musi niejako rozpocząć się w tym ziarnie proces zgnicia. Natomiast były ziarenka, które nie obumarły. One, na przykład te, które nie wpadły mocno w glebę, które na przykład nie miały wilgoci, nie mogły pociągnąć wilgoci z gleby. I one po prostu się ususzyły. Przyszło na przykład mocniejsze słońce, nie było przykryte ziemią na przykład, no to takie ziarenka uschły. I Jezus mówi, jeżeli takie ziarno nie obumrze, zostanie tylko samo. I rzeczywiście ono zostaje samo jedno i na nic się nie przydaje. I właśnie to jest niesamowity obraz dzisiaj, ten obraz, o którym czytamy w Ewangelii, jest odniesiony do świętego Wojciecha, który tak naprawdę po ludzku patrząc, to w życiu mu się niewiele udało. Otrzymał co prawda staranne wykształcenie, ale był biskupem Pragi, z której dwa razy był wyrzucony ze swojej stolicy biskupiej. Znamy historię Wojciecha na skutek intryg rodzinnych nawet trochę. Dwa razy musiał opuścić swoją stolicę biskupią. No to sobie wyobraźmy, jaki to musiał być skandal wśród wiernych. Sobie wyobrażamy dzisiaj, gdyby ktoś wypędził nam biskupa, na przykład Bernta tutaj, Zakerzwajn. Tak, przegrał, można powiedzieć, swoje biskupstwo. No to właściwie chciał oddać się takiemu życiu monastycznemu, pustelniczemu. Wybrał zakon, ale papież go poprosił, aby właśnie pojechał na misję. No i właśnie
głosił Chrystusa między innymi na naszych polskich ziemiach. Zaraz po tym, jak Mieszko przyjął chrzest w Polsce, on był pierwszym misjonarzem. I zanim w ogóle zaczął cokolwiek mówić o Chrystusie, zanim zaczął go głosić, po prostu został zabity. Ziarno, które można powiedzieć, obumarło, ale wydało niesamowity plon. To jest ten człowiek, na którym zbudowany jest Kościół u nas w Polsce, w Gnieźnie. To były początki Kościoła. Na jego krwi narodził się piękny polski Kościół, który już trwał właśnie ponad 1000 lat. I jeden Kościół wydał pięknych świętych. Zauważmy. Nigdy, kochani, to obumarcie dla Pana Jezusa nie idzie na darmo. Właśnie o to w tej Ewangelii chodzi, żebyśmy obumierali dla Pana Jezusa. Bo nikt z nas, kochani, nie może dołożyć do swojego życia nawet dnia, godziny, miesiąca, roku. Nie. Przyjdzie taki moment, że będziemy musieli odejść z tego świata. I każdy dzień to jest dzień ostatni. Tak jak dzisiaj. To jest ostatni 23 kwietnia 2021 roku w naszym życiu. Ostatni. On się już nie powtórzy. I teraz jest bardzo ważne, abyśmy te dni, które odchodzą i przychodzimy właśnie z każdym dniem, zmierzamy do końca naszego życia, aby ten każdy dzień był uświęcony, żeby przeżyty był z Bogiem. Bo wtedy będziemy tylko wydawać owoce. Będziemy piękny plon wydawać. Jest jednak ktoś, jest nieprzyjaciel naszego zbawienia, który próbuje nas zastraszyć. I święty Paweł właśnie w liście do Filipian w drugim czytaniu dzisiaj mówi nam tak. Jednym sercem walczcie wspólnie o wiarę w Ewangelii i w niczym nie dajcie się zastraszyć przeciwnikom. Właściwie zauważcie, co się dzisiaj w obecnym czasie tego koronawirusa dzieje. Ludzie są niejako tak niesamowicie przestraszeni. Co to będzie? Koniec świata. Tutaj wojny się jakieś zbliżają. Tutaj ludzie umierają. Tam stawiają jakieś namioty, bo się trumny nie mogą pomieścić. I bombardowani jesteśmy takimi informacjami, można powiedzieć, ciągle, cały czas. Niektórzy zastanawiają się, co zrobić, żeby się uratować, żeby... Nie ma, jest jedna rada na to. Być blisko Pana Jezusa. Wydawać ciągle, codziennie piękny plon. I nie martwić się o nic innego. O jedno tylko powinniśmy się martwić. Czy ja dzisiaj jestem blisko Jezusa? Dzisiaj. Bo my czasem snujemy jakieś takie plany na przyszłość. To zrobimy, tamto zrobimy. Chodzi o dziś. Tak by się nam serce rwało do ogromnych, wielkich rzeczy, a tu pospolitość skrzeczy. Chodzi o to, żeby dziś być blisko Jezusa. Dziś, bo to jest bardzo ważne. I kochani, nie dajmy się zastraszyć, bo Słowo Boże jest po naszej stronie. Pan Jezus jest po naszej stronie, ale tylko wtedy, kiedy żyjemy w stanie łaski uświęcającej, kiedy jesteśmy po spowiedzi świętej, kiedy Go przyjmujemy w komunii świętej. Zawalczmy o Niego i nie dajmy się zastraszyć.
Amen. Powstańmy teraz. Dzisiaj jest uroczystość, dlatego wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który jest Ojca, jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia. Jak oznajmia Pismo i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroka. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Do Jezusa Chrystusa, za wstawiennictwem świętego Wojciecha, patrona Polski, zanieśmy nasze błagania. Módlmy się, aby polscy biskupi byli odważnymi głosicielami prawdy Ewangelii Jezusowej i zdrowej moralności. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby szkoły biblijne pomagały uczestnikom w zgłębianiu tajemnicy Pana Boga, objawiającego się w Piśmie Świętym. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby polscy misjonarze i misjonarki pokrzepiali się Słowem Bożym. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłą w świętej pamięci Halinę Pawlak, aby żyjąca w zgodzie ze wskazaniami Pisma Świętego zaowocowało teraz to życie życiem wieczności z Bogiem. Ciebie prosimy. Módlmy się, abyśmy w naszym życiu codziennym coraz lepiej umieli łączyć wskazania Ewangelii z naszym myśleniem i postępowaniem. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich solenizantów, którzy przeżywają dzisiaj swoje imieniny, aby święty Wojciech obdarzał ich potrzebnymi łaskami. Ciebie prosimy. Chryste nasz dobry Panie, dziękujemy Ci, że pociągasz nas ku sobie, nadając sens naszemu życiu i stawiasz na naszej drodze świętych, którzy prowadzą nas ku Tobie, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Daj nam
Boże, w miłosierdzie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Przyjmij nas, Panie, stojący przed Tobą w duchu pokory i sercem skuszonym. Nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobało. Obmyj, Panie, z moich win. I oczyść z grzechu moje. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, aby uczcić śmierć świętego Wojciecha, składamy Ci ofiarę Twojego Syna, która jest wzorem i źródłem wszelkiego męczeństwa, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę. Godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, Ty włączyłeś do grona biskupów świętego Wojciecha, pełnego miłości ku Tobie i wiary, która daje zwycięstwo nad światem. On przeszyty włóczniami, obumarł jak ziarno pszenicy, które rzucone w ziemię daje plon obfity. Radujemy się z Jego opieki nad nami i sławimy Ciebie za łaski, których nam udzieliłeś przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.
Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałaś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Sprawa w lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Berntem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Halinie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Wojciechem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu
i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo. Ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Alleluja. Corpus Christi custodiam ad vitam aeternam.
Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie, byśmy do nieba w drodze nie ustali. Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię, dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Módlmy się. Okrzepieni najświętszym sakramentem ciała i krwi Twojej, prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy dzięki wstawiennictwu świętego Wojciecha trwali w prawdziwej wierze i wyznawali ją słowami i uczynkami, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Święty Wojciechu, patronie nasz, Święty Wojciechu, patronie nasz, módl się, módl się, módl się za nami. Święty Wojciechu, patronie nasz, Święty Wojciechu, patronie nasz, módl się, módl się, módl się za nami. Święty Wojciechu, patronie nasz, Święty Wojciechu, patronie nasz, módl się, módl się, módl się za nami.